Zawsze warto po pierwsze dywersyfikować. Nawet jak coś ci się bardzo podoba, to nigdy nie wrzucaj pieniędzy wszystkich w jeden temat. No bo jeden temat skrajne ryzyko. Nawet jak masz właśnie ten 1000 zł, to powinieneś go raczej podzielić. Na wywiad w dobrym stylu zaprasza Lancerto. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Arkadiusz Regiec, twórca i prezes BizFundu, ale jak wiem, to wiele, wiele więcej inicjatyw, o których porozmawiamy. Twórca też BizCampu, który powstaje w Olsztynie, jak się dowiedziałem, niebawem już będziemy mogli tam przyjechać, więc nie mogę się doczekać, więc bardzo miło, że udało się spotkać. Mam nadzieję, że biznes misja na Warmii w pięknym Olsztynie też kiedyś nakręcisz u nas jeden ze swoich odcinków. No będzie zaszczyt i już czuję wyzwanie, więc na pewno się pojawię. Piękne tło, piękne jezioro Łukiel, magia. Dobra, to chyba zamieszkam. Przekonałeś. Zapraszamy, Olsztyn potrzebuje nowych obywateli, także. Super, na pewno sprawdzimy, tak jak obiecałem. Arku, chciałem zacząć takim naszym standardowym pytaniem o twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało cię od rówieśników? Wiesz co, chyba przede wszystkim bardzo dużo czytałem i myślę, że to był taki punkt. Ja byłem dzieckiem, które bardzo, bardzo, bardzo dużo czytało i jednocześnie być może druga rzecz, mianowicie mnóstwo nieustannie się chyba bawiłem w wojnę, wiesz? To znaczy, jedną z moich takich dziecięcych przygód było to, że ja cały czas rozstawiałem armie, które coraz bardziej się profesjonalizowały, w tym sensie, że na początku to były jakieś żołnierzyki, a potem coraz bardziej abstrakcyjne pionki i rozgrywałem całe batalie. Nawet odgrywałem różne bitwy historyczne. Zanim dzisiaj już mamy mnóstwo planszówek, czy też mamy takie historyczne rzeczy, nie mówiąc o komputerach, a ja tworzyłem całe mapy. Dobrze, zanim zaczniemy mówić o tym, jak doszło do powstania BizFundu, chciałem cię zapytać, czy w ogóle będąc już tam na studiach, myślałeś o karierze tradycyjnej w korporacji i czy od zawsze wiedziałeś, że chcesz zostać przedsiębiorcą? Ja nigdy nie myślałem o karierze w korporacji. To znaczy, ja zawsze uważałem, że będę szedł swoim własnym szlakiem i robił swoje rzeczy. Być może kiedyś chciałbym stworzyć korporację dużą, no, patrząc globalną. Patrząc po te bitwy, które układałeś, to trochę już tworzyłeś tam miastka. No, ale nie. Ja nigdy nie myślałem o korporacji. Ja zawsze chciałem iść swoją własną ścieżką. Nawet mi to do głowy przez moment nie przyszło, żeby w jakiejkolwiek korporacji pracować. Okay. Wiem, że już byłeś pewnie pytany wiele razy o to, jak powstał ten pomysł. Mój znajomy szukał na wsparcie swojego biznesu, a ja myślałem sobie, że bardzo chętnie bym mu pomógł, ale nie chciałem mu pomóc kwotą dużą, dlatego że po pierwsze takiej kwoty nie miałem, a po drugie nawet gdybym ją miał, to nie chciałbym jej zainwestować w jeden obszar biznesowy. I to było tak, że ja chętnie bym mu pomógł na poziomie tam 5000 zł, ale... A pamiętasz, co to za biznes był? Czy że cię tak zaciekawiło, że jednak chciałeś wejść w to? Wiesz co, to nie było tak, że tylko i wyłącznie decyzja o zainwestowaniu to był pomysł, to były fototapety. I to nie był tylko powód taki, żeby to zarobić dobrze pieniądze na tym, zarobić na tym dobrze pieniądze, ale to też był taki akt wsparcia tego mojego znajomego i taki mój pomysł, że mógłbym wesprzeć ten jego biznes. Po prostu, nie oczekując nie wiadomo jakiej stopy zwrotu. Uważałem, że biznes jest sensowny, ma rację bytu, może zdobyć klientów i przynosić mi jakiś przychód w przyszłości. No i tak szukałem takiej możliwości, no ale właśnie nie było specjalnie, nie było wtedy portali equity crowdfundingowych, więc ten kolega nie mógł wejść i nie mógł sprzedać mi małego ticketu swojego biznesu, małych udziałów w tym biznesie.
No dobra, a teraz jakbyś nam powiedział, i rozumiem, że wpadłeś na pomysł Bitfundu, jakbyś nam przybliżył też, czym dzisiaj jest Bitfund i właśnie jakie są te główne różnice pomiędzy portalami jak Kickstarter, Porak Potrafi i wiele, wiele innych, które już tak naprawdę trochę no, widać, że nie cieszą się popularnością jak na początku. Kickstarter? Nie mówię o Kickstarterze, może te polskie, bo akurat to rzeczywiście... Wow, to wow, wiesz, tak. Cały czas się rozwija. Polskie też się cieszą, po prostu jest Polak Potrafi, jest Odpal Projekt, zresztą należący do grupy Bitfundu i też zajmujący się crowdfundingiem, jest Wspieram To, jest Zrzutka, wiesz, portale są. Może dlatego, że jest ich bardzo dużo rzeczywiście. Jest ich więcej po prostu, czasami się profilują w jakiś sposób, także ja nie sądzę, że jest ich mniej. Jak wiesz, jak pytasz mnie o inspirację, to żeby nie było tylko legendy, że pomóc znajomemu w biznesie, ale właśnie powiedziałeś o Kickstarterze. To było tak, że jak Bitfund powstawał, to z jednej strony ja widziałem potrzeby finansowania, a zdawałem sobie sprawę, że Polska nie jest zamożnym społeczeństwem, to znaczy mało kto w Polsce ma 100 tysięcy złotych do wydania na jakiś biznes. Natomiast mamy aspiracje albo wolę pomagania innym i inwestowania, natomiast no, mamy w portfelu 500 zł, prawda? I nie boimy się zaryzykować 500 zł, 200 zł, 50 zł. I to, jak Bitfund powstawał, to była też to były początki Kickstartera. I ja patrzyłem na Kickstartera, bo Kickstarter też był inspiracją do tego. I myślałem sobie, Boże, tyle fajnych biznesów dostaje tam wsparcie. Jak wspaniale by było, żeby to nie było tylko wsparcie, gdzie tak, my dostajemy w przedsprzedaży coś i wspieramy, ale w momencie, w którym jest sukces, też z tego sukcesu się cieszymy. I tak jak mówię, to przerzucenie tej idei wsparcia czyjegoś biznesu, czegoś, co mi się podoba biznesowo, ale żebym ja został tym akcjonariuszem, udziałowcem, no, to była też inspiracja. A czym się Bitfund różni od tych portali? Ano właśnie tym, że na portalach klasycznych crowdfundingowych ja wspieram różne pomysły, projekty, książkę, wydanie płyty, realizację gry i w ramach tego dostaję coś w przedsprzedaży. Czyli dostaję książkę, dostaję płytę, dostaję grę, różne rzeczy, ale ja nie czerpię zysku z potencjalnego sukcesu biznesowego czyjegoś przedsięwzięcia. No bo Jeżeli jakaś gra zbierze duże finansowanie, to też to wzmacnia spółkę, ta spółka może zacząć zarabiać i to mi się wydawało zawsze takie fajne dopełnienie. I to nas różni, to znaczy po finansowaniu poprzez Bitfund i wpłaceniu poprzez Bitfund pieniędzy przy różnych emisjach, ja otrzymuję nie tylko jakieś ulgi, bo u nas ulgi w equity crowdfundingu też są ważne ulgi dla inwestorów. Inwestorzy też na to zwracają uwagę, ale jednocześnie jednak zostają realnymi, prawdziwymi współwłaścicielami biznesu. No a to jest zasadnicza różnica, prawda? To czy ja jestem współwłaścicielem, czy tylko wspierałem czyjś biznes. Mega, brzmi to... Mega. A powiedz tak w praktyce, jak to wygląda, czyli jestem, powiedzmy, mam firmę i jak nawet, nie wiem, wycenić, czy mam to procentami dzielę, czy mogę też ułamki, no bo jak wycenić, tak mówisz, że możesz małe kwoty typu 500 zł, czy 1000, czy 200 zł, to jak to w rzeczywistości wygląda? Przykład, dajmy na to, mamy jeden hostel i ten hostel nieźle sobie radzi i stwierdzamy, że otworzymy jeszcze 5 hosteli w 5 różnych miastach. Potrzebujemy na te 5 różnych hosteli 500 tysięcy na otwarcie jednego hostelu. 500 tysięcy potrzebujemy, czyli 2,5 miliona złotych. No i teraz mieliśmy jeden hostel, wychodzimy do inwestorów, mówimy, mamy jeszcze 5 miejscówek na 5 fajnych hosteli, czyli 2,5 miliona złotych. Chcemy za to oddać 40%. Po 3 latach mamy otwartych 5 hosteli, generujemy na nich zyski i mówimy, ej, a może byśmy zrobili sieć hosteli, ale na to potrzebujemy kilkunastu milionów złotych. Pójdźmy na giełdę, pójdźmy na New Connect na przykład, albo
polski rynek, nie giełdę, tylko na New Connect. Albo dlaczego się ograniczać do Polski? Może na AIM w Wielkiej Brytanii, czyli też taki New Connect, tylko pod London Stock Exchange. I tam zdobędźmy finansowanie. I teraz wszyscy ci, którzy zainwestowali te 2,5 miliona złotych, w momencie, w którym spółka wchodzi na rynek giełdowy, dostają ci ludzie możliwość, dalej mają akcje, te akcje są zdematerializowane i mają możliwość handlowania na tym rynku. Więc jakby to są naturalne trzy źródła. Przychody, a dokładnie zysk, który ludzie dostają w proporcji, wejście strategicznego inwestora, ewentualnie wejście na giełdę. Na samym końcu warto pamiętać, że powinniśmy zawsze jako inwestorzy pamiętać o tym, że pieniądze wrzucone w biznes, i to dowolne, nawet jak ja wrzucę te 90 w twoją pizzerię, to ja nie wiem, czy to nie są stracone pieniądze, prawda? Zawsze każda inwestycja, zwłaszcza w biznes, który jest początkowy, czy potrzebuje pieniędzy na rozwój, wykorzystuje je na rozwój, to jest skrajnie ryzykowna inwestycja. No a powiedz mi, właśnie mówisz o tych zwrotach, czy są już jakieś biznesy, bo to jest dość młoda platforma, które rzeczywiście już pozwoliły uzyskać zwroty tym inwestorom poprzez zarówno, czy to przez innego inwestora, który dopalił ITP? Jak? To jest tak, że żadnego takiego publicznego zwrotu nie było, natomiast zdarza się tak, że to są społeczności, tutaj nie widzimy, ale na ścianie jest kilkadziesiąt emisji przeprowadzonych i większość emisji to jest kilkudziesięciu, kilkuset albo kilka tysięcy inwestorów nawet. I teraz w tych grupach odbywają się czasami różny handel, bo ja mam prawo sprzedać, wyobraźmy sobie, że ja kupiłem Migam za 500 i ty kupiłeś za 500. I ja śledzę spółkę i mówię, kurczę, dobrze się to Migam rozwija, ja to bym kupił jeszcze trochę akcji. Znamy się, bo jesteśmy w grupie akcjonariuszy, ja mówię, słuchaj, może byś sprzedał za 550, a ty mówisz, nie no, 550 chłopie to nie, ale za 600 ci sprzedam, tak? No i takie sytuacje mają miejsce, prawda? Nie mieliśmy jeszcze takiej w pełni publicznego jakiegoś wyjścia, które by podsumowało, ale takie handle i ruchy, taki handel i ruchy w tych grupach akcjonariuszy mają miejsce. Gdyby nie miały miejsca, to wielu inwestorów by do nas nie wracało i nie inwestowało dalej. Ale znowu tutaj, bo my zawsze bardzo staramy się zwracać uwagę na bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo podkreślać. Trzeba pamiętać, że większość spółek, jak wkładamy pieniądze, to jest 5-7 lat okres zwrotu. To znowu, to tak jak w funduszu VC. Nikt nie oczekuje w funduszu VC, że za rok będzie zwrot, za 2 lat trzeba odczekać te 5-7 lat i znowu pamiętać, że na 10 inwestycji, dwie będą, jak wszystko dobrze pójdzie, dwie będą sukcesem, trzy będą takie sobie, a reszta w piach, prawda? Mhm. No trzeba mieć też, znaczy bardzo ciekawie można się trochę sprawdzić właśnie jako taki prawdziwy inwestor. A powiedz mi, jestem bardzo ciekawy, bo wiem, że tak szybko się rozrasta BizFan, nawet dołączył były prezes GPW. I nie tylko GPW. GPW i giełdy w Bukareszcie. Dokładnie, dwóch giełd regionalnych. Tak, dwóch największych, dwa największe państwa w obszarze Międzymorza, Polska i Rumunia. Prezes dwóch giełd, wybitne, prawda? Polak, który został w Rumunii prezesem giełdy. No i powiedz mi, co to się święci, no bo to jest szok, że też no już taka osoba dołącza do ciebie na pokład, jakbyś mógł, jeśli może zdradzić plany, co bardziej szykujecie, bo wiem, że też szykujecie ekspansję na zagranicę, tak? Ale... Absolutnie, BizFund chce być największą platformą Międzymorza. Ja bardzo lubię to określenie Międzymorze, bo uważam, że państwa, które zostały sponiewierane przez historię między walcem niemieckim a walcem rosyjskim, powinny być państwami, które trzymają się razem. Bo jak razem się będziemy trzymali, to jest kilkadziesiąt milionów obywateli wspólnie. I to jest moc. A czasy coraz trudniejsze. W związku z czym my chcemy być największą platformą. Chcemy, żeby Warszawa była tym hubem startupowym. Uważamy, że Warszawa może być lepszym hubem startupowym od Berlina. Oczywiście, to jest początek drogi, ale musimy się starać, żeby tak było.
Tak jak wierzymy, że centralny port komunikacyjny może być największym hubem transportowym, chcielibyśmy, żeby Warszawa była tym hubem startupowym. A trochę się to dzieje, bo już mając te siedziby jak Google Campus i inne duże... Prawda? To naprawdę widzą, na całym świecie jest ta Warszawa zauważana. No bo mamy 39 milionów obywateli, świetnie skomunikowanym punktem jesteśmy, więc w sposób naturalny Ludwik Sobolewski, gigant polskiego rynku kapitałowego, dołączył do BizFundu faktycznie. Chcemy ekspandować na Rumunię, na wszystkie państwa Międzymorza, bo i Bułgaria, i Słowacja, i Czechy, i Ukraina, i państwa Pribałtyki, i cała post-Jugosławia, to są... I rozumiem, że ja jako Polak będę mógł sobie dowolny z kraju wesprzeć firmy. Tak, tak, tak. To jest nasz cel, to jest nasz cel. I chcemy też, żeby te spółki mogły, prawda, żebyśmy się przenikali, żeby powstała taka wspólnota inwestorów, ale też spółek z tego regionu. I chcemy być też hubem, który będzie pchał te dalej spółki, być może do Londynu, być może za ocean, być może do Azji. Dobra, a jakbyś powiedział o tym największym takim medialnym waszym sukcesie, czyli tej akcji z Wisłą Kraków, jak to się w ogóle stało? Czy to do ciebie ktoś po prostu zapukał, czy się też włączyłeś, że no 24 godziny 4 miliony ponad zebrane? Tak? Ale to nie jest typowa, to znaczy wiesz, ja nie lubię tego przykładu, tak naprawdę. Nie lubię tego przykładu, dlatego że on przez swoją nietypowość. Bo to była jednak akcja ratunkowa. Ta nietypowość, bo to tak brzmi, ja nie lubię jak coś brzmi za łatwo, że wow, tam 24 godziny i 4 miliony, prawda? I to potem inni myślą, o to takie, to jest proste, bo... A ja mówię, no dobrze, to jest proste jak masz 30 tysięcy wiernych fanów i 100 lat tradycji ma twoja firma, to jest takie proste, bo każdy za to tak, jeszcze szczególnie w piłce, ci kibice rzeczywiście są oddani. No tam były bardzo duże emocje. Ja zresztą marzę, żeby Wisła była takim klubem społecznościowym, takim klubem, który trafiłby na giełdę, na główny parkiet na przykład. Albo może znowu do Londynu trafił. To by było piękne. Ułatwiłoby może zakup dobrych piłkarzy. Jasne, jasne. Ja myślę, że Wisła powinna robić następne emisje, zrobić prospekt emisyjny. Życzę tego bardzo Wiśle, bardzo kibicuję, żeby Wisła była silnym klubem, ale tak jak mówię, no, to nie jest dobry przykład. A jak Wisła trafiła? Wisła trafiła do nas. Myśmy rozmawiali z Wisłą, zanim nie nastąpiła ta zmiana. No, nas bardzo przekonał Rafał Wisłocki, który tam w tej sytuacji awaryjnej był prezesem. Ważny był też udział Tomka Jarzdzińskiego, Jarka Królewskiego. To był taki zespół, to trio bardzo do nas przemówiło, bo to był ten zespół inicjatywny. Pojawił się Kuba Błaszczykowski, więc ta czwórka taka była dla nas inspirująca bardzo. Widzieliśmy tam autentyczność, pasję i myśmy się wahali, czy ten projekt, tak zdradzając zakulisowo, wahaliśmy się, czy ten projekt przyjąć, co nasza społeczność bizfundowa powie. No bo jednak my jesteśmy platformą do inwestowania, a nie do ratowania. Ale faktycznie to zostało przeprowadzone zgodnie z wszystkimi prawidłami, czyli dzisiaj ponad 9 tysięcy kibiców i inwestorów jest współwłaścicielami. Oni mają prawdziwe akcje, to nie jest żadna tam, bo niektórzy mówią, a to tam jakieś takie papierowe. Nie, to jest prawdziwi akcjonariusze. Natomiast myśmy zadali pytanie społeczności BizFundu, czy nasza społeczność zgadza się, żeby taka emisja się odbyła. I odpowiedź była taka 51% za, 49% przeciw. Więc my też pewne wizerunkowe ryzyko ponosiliśmy, wpuszczając Wisłę. Ale jestem zadowolony oczywiście z tej emisji, bo ona przysporzyła jakiegoś tam medialnego szumu. Pytanie, czy właśnie na ile to jest typowe. Myślę, że my jesteśmy uparci i rozwijamy się krok po kroku. To też może być dobra odnoga tego biznesu, że jednak czasami są jakieś takie akcje ciekawe, które mogą uratować biznes polski. Dzisiaj na przykład Elana Toruń, dwa dni jeszcze do końca emisji, kolejny polski drugoligowy klub.
Mamy w pipeline następne kluby, o których nie mogę mówić, ale nie tylko piłkarskie, bo mamy Legionowie, Legionowo, ekstraklasa siatkówki kobiet polskich. Emisja wkrótce. Więc ja myślę, że ten sport na pewno też jest ciekawym nurtem, ale to jest jakaś odnoga, a nie core. Tak sobie pomyślałem o wykupieniu udziału w polskich szpitalach. Mogłaby być akcja ratunkowa, ciekawa. Wiesz, to jest szpital, gdzie akcjonariuszami jest społeczność, czemu nie? No ja wiesz, bym to jest tak widział. Jak ratowanie migam, tak? Że ratujesz życie, tak? No sam wiesz, jak się czeka po parę lat, więc jakby była szansa pewnie... Prawda? I akcjonariusze mają dostęp pierwsi. No to już chyba sukces murowany, ale wiesz, kto świetny wie, pomysł. No, tak. Akcjonariusze mają dostęp pierwsi, prawda? Myślę, że sukces... Ja albo samodzielne pomieszczenie dla akcjonariusza. No albo inna ścieżka będzie VIP-owski pakiet, nie? Albo na przykład klasycznie czekasz 6 miesięcy na prześwietlenie, a akcjonariusz 50% krócej, czyli 3. No na pewno, znaczy... Ja bym chętnie kupił jakieś akcje szpitala. Ja też bym chętnie ratował, bo szpital. To patrząc na... Być może by jakiś nawet jeden szpital pokazał przykład, że da się dzięki jakimś wiesz co, dopaleniu... Ale dobrze, że o tym mówisz. Wiesz co, to jest cholernie ważne. Siła społeczności. To jest tak coś, w co ja ogromnie wierzę. To społeczność zmienia rzeczywistość i faktycznie społeczność może uratować szpital, wybudować halę widowiskowo-sportową, zbudować stadion. Społeczność może wszystko. Projekty społeczności przed nami ogromne jeszcze, naprawdę. I to takie, wydaje mi się, że mnóstwo ciekawych projektów. My jesteśmy w ogóle, ziarno nie widzi kwiatu. To chyba Naukowska w jakimś wierszu napisała. My jesteśmy ziarnem na razie. Ten kwiat społeczności i tej siły, to jeszcze przed nami różne rzeczy, które będą pokazywały. No wyobraź sobie, że chcemy w jakimś mieście halę widowiskowo-sportową. Stawiamy ją, powołując spółkę akcyjną. Ta spółka akcyjna zbiera pieniądze i teraz ja na przykład chciałbym, żeby w moim rodzinnym mieście Olsztynie odbudowała się hala Urania. Potrzeba na to ileś tam set milionów. No, czemu nie? Mega. Znaczy ja... Ale jeszcze jestem akcjonariuszem przy okazji. Tak, czyli niech to będzie spółka prawa handlowego, która wygeneruje zysk. Bo to jest w ogóle pierwotne funkcjonowanie. Przed wojną Filharmonia w Warszawie została ufundowana jako spółka akcyjna. Nie jako kulturalna jednostka, tylko spółka akcyjna. Ludzie, biznesmeni zrzucili się, to była inwestycja, to była, mogłeś mieć papier akcyjny spółki Filharmonia Warszawska. No.